Cześć kochani, witam was serdecznie po raz kolejny i uwaga, uwaga, teraz niespodzianka. Jaki będziemy nagrywać film? Tak! Właśnie, przecież my nigdy nie nagrałyśmy chyba jeszcze żadnego tagu, nie? Da! Nie, dzisiaj nagrywamy, słuchajcie, tag, który tak zerżnęłyśmy normalnie z YouTube'a. Zgapiłyśmy od Asi Maksineczki i od Kasi Katosu. One nagrały taki tag chyba, to był chyba ich tag autorski, mi się wydaje, co? Nie był ich autorski. Wzorowały się na kimś. W każdym razie bardzo nas to zainspirowało, bo fajnie jest sobie odpowiedzieć właśnie na takie pytania w dwie osoby, które się znają i tak też to pokazuje, na ile się te osoby znają, więc tutaj będą takie pytania, w których każda z nas będzie pokazywała, która by jak zareagowała i będziemy pokazywać takie oto właśnie karteczki. Więc jeżeli jesteście ciekawe tych pytań, to koniecznie zajrzyjcie na kanał do Ani, dlatego że tam już jest pierwsza porcja tych pytań i od naszych odpowiedzi na te pytania. A my teraz odpowiemy na drugą część tych pytań, więc zostańcie koniecznie z nami dalej. Pierwsze pytanie. Kto byłby pierwszy do zadzierania nosa? No, słuchajcie, ale teraz brawo ja, bo ja się sama potrafiłam, rozumiecie, krytycznie ocenić, wiecie, o co chodzi. Czyli ja tego nie wystawiałam krytycznie, tylko na zasadzie bardziej pewności siebie to wzięłam, dlatego że w obcym towarzystwie wydaje mi się, że właśnie taką większą pewność siebie ty byś okazała niż ja, bo ja się raczej dobrze czuję na płaszczyźnie i wtedy nawet możemy ktoś posądzić, że zadzieram nosa tam, gdzie czuję się dobrze. Natomiast w takim nowym środowisku raczej staram się nie wychylać, a ty jesteś taka przebojowa, stąd taka moja odpowiedź. No ja tak mam, ale też zadziorna w tym względzie, że... zadzierania nosa... Moja mama by powiedziała, że tak, że to jestem ja, bo ja się zawsze wymądrzam, bo wtedy, kiedy ja coś chcę powiedzieć i to jest moje zdanie, co dla wielu, wielu osób, to jest tak, że ja się wtedy wymądrzam, a ja po prostu, jak wiem, że mam rację, to mam rację. Wszystko. Da. Następne pytanie. Siódme. Siódme z cyklu pytań, drugie w tym odcinku. Kto zaśmiałby się w złym momencie? Ja się wytłumaczę, dlaczego. Ja myślę, że chyba tutaj każdy człowiek by pokazał na siebie. Ja mam w ogóle takie coś. Ja się śmieję wtedy, kiedy się denerwuję. To jest moja reakcja, albo kiedy jestem stresowana, często też się śmieję. I ja mam niestety taką lipę, że nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja się śmieję, słuchajcie, na pogrzebach. I to jest straszna dla mnie porażka. No. Bo jak jest pogrzeb, szczególnie mi na przykład osoby bliskie i na przykład nie płaczę, to dla mnie bardzo ciężko jest powstrzymać śmiech. I to wcale nie dlatego, że ja kogoś nie szanuję tej ceremonii całej, czy coś w tym stylu, tylko po prostu to jest moja reakcja na stres, na nerwy i tak dalej. I dla mnie to jest strasznie uciążliwe. Napiszcie, czy wy też tak w ogóle macie, no to jest dla mnie straszne, lipa, dlatego tak się wytypowałam tutaj. A jakie było pytanie? Kto by się zaśmiał w tym momencie? A ja dlaczego bym się... Ja w ogóle mam coś takiego, słuchajcie, ja mam w mojej pracy zawodowej na etacie bardzo dużo takich spotkań, wiecie, gdzie omawiamy różne poważne sprawy. No i ja mam w pracy, słuchajcie, takiego kolegę śmiesznego, który po prostu, to jest taka dusza towarzystwa i on, wystarczy, że on czasami tylko spojrzy i na przykład dzieją się jakieś ważne, wiecie, tematy i ja po prostu wystarczy, że ja na niego spojrzę i ja jestem w stanie prychnąć śmiechem przy naprawdę bardzo ważnych stanowiskiem ludziach. I później, wiecie, wszyscy na mnie patrzą jak na nienormalną, o co w ogóle chodzi, z czego ona się śmieje, czy ja coś powiedziałem nie tak, nie? No więc to uważam, to że... To jest... tylko kolegę, ja ci powiem. Tak. Pozdrawiam kolegę. Tak, pozdrawiamy Tomasza. Dobra, następne pytanie. Następne pytanie. Kto jest bardziej emocjonalny? Tak, do góry nogami. Tak, ja jestem, przyznaję się, ja już powiedziałam to u siebie na kanale, jestem mięczakiem emocjonalnym, jestem jak gąbka, mam wszystkie problemy, wszystkim się przejmuję i po prostu masakra, także ja jestem totalnie emocjonalna i wszystko rozpatruję emocjonalnie, nawet zakupy zbierające rozpatruję emocjonalnie, no tak, wszystko, ładnie, naprawdę. A ja? Ja nie mam serca. W ogóle. Ja ogólnie jestem strasznie taka, wiecie, radykalna i taka bezwzględna. Nie, znaczy nie masz serca. No jakieś tam mam, no, jak ktoś ale... cieszy, to się lubi, że ktoś się cieszy. Tak. No to masz serce. Mam, ale no, w sensie takim...
Znaczy ja na przykład osobiście bardzo... Nie wzrusza cię tak dużo rzeczy, tak? Nie, wzrusza mnie dużo rzeczy. Ale nie wzrusza cię w kontekście takim, że jak na przykład coś tam, nie wiem... Ale nie jest... sobie winny czy coś, to cię to nie wzrusza. No sam sobie zapracował, tak? No tak. To właśnie ja mam tak, że ja po prostu tak bardzo twardo stąpam po ziemi i jakoś tak potrafię wyważyć to, kiedy te emocje się tej sytuacji należą. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie reaguję tak w każdej sytuacji. Na przykład też... Ostatnio bardzo pracuję nad tym, żeby poskromić ogólnie takie pierwsze zdenerwowanie, które przychodzi w sytuacji, w której się znajdujemy nagle na przykład. To jest też takie... Żeby nie być wybuchowe. Tak, że mogłabym też zareagować właśnie emocjonalnie, czyli na przykład spanikować, zdenerwować się, krzyknąć czy coś. A ja wtedy sobie przeklnę, zatrzymam się, uderzę 5 razy ręką w kierownicę. Kiedyś oglądałam w ogóle taki film na YouTubie, albo to był demotywator. Już nie pamiętam. Generalnie geneza tego była taka, że tak samo jak ludzie piją alkohol, palą papieros, tak reagują na stres. To są ludzie, którzy sobie przeklinają, a przeklinanie jest za darmo, nie uzależnia i spoko, więc no, przeklinajmy. Tak. Żartowałam. Nie, ale jest takie też krąży taki demot, nie? Że lepiej przeklinać niż być małym, cichym pii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 
tym pysiem słodkim. Tak. Dobrze, co my tu mamy dalej? Dziewiąteczka. Kto wydaje więcej? Tak, to jest proste wytłumaczenie. Wydaje więcej ten, kto więcej ma. Wszystko. Ha, ha, ha. Ale trochę w tym, nie. Myślę. Nie. Nie, myślę, że jest trochę w tym. Jak miał więcej, to też mu wydawała więcej. Ale ja ogólnie po prostu... Ania właśnie jest bardziej roztropna w tych tematach. Ja jestem bardziej pochopna. Ja jestem tego bardzo świadoma. Ale pracuję nad tym i wydaje mi się, że połową sukcesu jest już to, że jestem tego świadoma. Tak. Natomiast, no myślę, że to każda z was się z tym na pewno zgodzi, że im człowiek ma więcej kasy, tym większe ma potrzeby. I to tak naprawdę, niezależnie od tego, ile byśmy mieli, to na pewno by zawsze padło stwierdzenie, że kurczę, ale jeszcze jednak mogło być trochę by lepiej, nie? Więc generalnie też zależy, ile ma się tej rezerwy, jak się ma strasznie ciasną rezerwę, to trzeba sobie policzyć, na ile przyjemności w miesiącu czy tam w ciągu jakiegoś czasu można sobie pozwolić. No właśnie. Tak. A nie, najpierw przyjemności, a później tynk ze ścian. I się tylko liczy, kiedy to będzie. I ostatnie pytanie przed nami. Kto chciałby być kurą domową? Oczywiście. Tak, ja się z tym nie kryję. Ja wczoraj nawet Ani napisałam wieczorem, że ja po prostu w dniu wczorajszym, gdy miałam urlop i gdy mogłam mojego męża wyprawić do pracy, pełni świadoma tego, że wszystko jest, jak to się mówi, zaopiekowane, że wszystko jest ogarnięte, że wszystko jest wyprasowane, wiecie, tak po prostu na tip-top, ja uwielbiam to. I to też jest właśnie kwestia związana z tym, że ja po prostu lubię wszystko kontrolować i mieć zaplanowane, więc tak. Dzięki temu, że byłabym kurą domową, mogłabym mieć wszystko ogarnięte i tak, wiecie, bym sobie nagrywała jeszcze filmy na YouTube'a. Why not? Dla mnie totalnie nie, ja muszę wychodzić do ludzi, ja lubię organizować różne rzeczy, spotkania z ludźmi, jakieś wyjazdy, szkolenia itd., itd. Lubię się otaczać grupą, przebywać w grupie. Prace domowe mnie nużą i są dla mnie przykrym obowiązkiem, aczkolwiek lubię mieć czysto, lubię mieć posprzątane, ale droga do tego celu, kiedy to już jest, to jest dla mnie ciężka, żmudna, okrutna i po prostu nienawidzę pracować i to jest w naszym domu odwieczny dylemat i odwieczny problem, bo mój narzeczony również nie lubi pracować i w ogóle też nie jest kurą domową. Ani kogutem tym bardziej. Ani indorkiem. W ogóle. Więc generalnie ja kura domowa nie jestem. No. Kura na peryferiach. Tak, ja leżę ci właśnie śnie. Ja bym mogła być tak. Ta hipopotamiczka z tej bajki Madagaskar. Wiesz, taka światowa w Nowym Jorku. Takich typu nie. Tak zwierzęcia. Ja ogólnie, ja też jestem taka, że ja bardzo lubię towarzystwo ludzi i jestem taka bardzo komunikatywna, towarzyska i tak dalej, ale... bardzo się spełniam w tym, kiedy dbam o dom i bardzo lubię te wszystkie rzeczy robić i lubię mieć świadomość tego, że właśnie mam tam w tej dziedzinie wszystko ogarnięte i dlatego ja kompletnie mogłabym się temu oddać i być perfekcyjną panią. Ja jedynie co lubię robić w domu, to uwielbiam gotować,
i to jest po prostu moja pasja. I wiecie, jakie Ania robi dobre ciasto? W ogóle to naprawdę dziękuję ci bardzo, ale i leczo. Dla mnie właśnie jest fajnie, jak przychodzą do mnie goście i ja po prostu mogę się wyżyć kulinarnie, to tak, to jest jedyna jakby część bycia kuchenną domową, która mnie strasznie raduje. Dla mnie garść to jest w zasadzie na równi z prowadzeniem kanału, z wykonaniem makijażu i tak dalej. Mówiłam, że Ania powinna iść do ugotowanych, ale ona nie chce, ja ją zgłoszę. Nie chcę. A, to ma. Nie jesteś do ugotowanych, bo tam są ludzie. Polacy mają naturę marudną i nie są życzliwi. Jeszcze byś trafiła na jakiegoś niedźwiadka, niejadka? No. Nie. Ja w zaciszu jestem gotować dalej moim gościom. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw pytań. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało z nami ten filmik. Bardzo jestem ciekawa, jakich wy byście udzielili odpowiedzi, gdybyście miały odpowiedzi swoją najlepszą koleżanką. Więc koniecznie dajcie znać, czy na coś takiego byście się porwały, czy byście sprawdziły się, na ile się właśnie znacie. Tak jak wspomniałam na wstępie, do pierwszej części tego filmu zachęcam was do odwiedzenia kanału Ani. My dzisiaj już wam serdecznie dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Łapki w górę! Łapki w górę!